trenerze, dzisiaj mecz z PGS Krom Bełchatów to chyba bezcenne doświadczenie dla nas jako Beniaminka tej ligi. Na pewno bezcenne doświadczenie, oczywiście, że tak, ale mówię, ja nie jestem minimalistą i ja sobie zdaję z potencjału z klubu Bełchatów i dzisiaj pokazali to, praktycznie grając z zespołem szóstką, którą grają cały czas, czyli najmocniejszą, więc myślę, że bali się ryzyka, tak, w jakimś sensie po tym, jak się gdzieś tam prezentowaliśmy i tak dalej, ale też oczywiście to, czego się obawiałem, czyli tych parametrów jednak na skrzydłach. No tutaj nie ma co ukrywać, bo spięta, które atakują skrzydłowi przede wszystkim, czy środkowi nawet skrzydeł chatów, to my nie mamy takich zawodników z takimi parametrami, ale to jest normalne i tutaj można oczywiście szukać innych elementów. Ale co pokazał trzeci set? Pokazał wcześniej sytuację. Bardzo dużo piłek zostawialiśmy. Bardzo tu piłek zostawialiśmy takich, które możemy odbić, czyli w obronie prostych, kiwniętych, gdzie nas paraliżuje, bo się boimy, mamy wrażenie, że cały czas będą mocne ataki. Oczywiście najtrudniej zawsze było grać ze skrętem chatów pod względem takim, że ten zespół ma olbrzymią pewność siebie i to jest najważniejsze, żeby ich spróbować złamać, ale żeby ich złamać, to trzeba twardo grać. Nam dzisiaj momentami tego braku, ale mówię, jesteśmy młodym zespołem, większość chłopaków pierwszy raz się zmierzyło z zawodnikami o takim potencjale, więc nie jestem, oczywiście nie cieszę się, wręcz w pewnych momentach wkurzałem się, że ta walka nie była troszkę większa, ale widocznie nasz potencjał na razie jest na dzisiaj taki, musimy pasować dalej i mówię, z takimi zespołami walczyć, bo z takimi zespołami się buduje jeszcze lepszą jakość na kolejne mecze. To nie może być mecz, który tylko po prostu przejdziemy i zagramy i by momenty, że wierzyliśmy przez chwilę, że możemy z nimi pograć i mówię, to jest to mnie w jakiś sposób może nie cieszy, ale jestem zadowolony z sytuacji takiej, że mimo tych braków, to co powiedziałem, parametrów, gdzieś tam próbowaliśmy, chociaż ja będę od zawodników wymagał większej wiary w siebie przede wszystkim, w szacunku do swojej pracy, w szacunku do tego, jak pracują, kim są, bo tutaj oczywiście mierząc się z lepszym można przegrać, bo to jest normalne, ale trzeba cały czas się bić, bo tylko tak możemy się rozwijać. Tu już szczególnie ten trzeci set zasługuje na uwagę, tak jak trener już powiedział, ale również gra Karola Butryna, który w kolejnym spotkaniu i to w kolejnym spotkaniu przeciwko trudnemu przeciwnikowi udowadnia, że potrafi grać i może być tym motorem napędowym zespołu. No na pewno tak. No Karol miał dobre momenty w tym ataku, faktycznie dzisiaj bardzo dobrze z blokiem grał i cieszę się bardzo, ale no, tak jak mówię, to jest zespół i to co Karol też powtarza, nie możemy liczyć tylko na Karola i żeby Karol mógł grać jeszcze lepiej, to musimy wszyscy pracować. To jest normalne i przede wszystkim mówię z przyjęciem, bo czasami mieliśmy wrażenie, że jak Ska zagrywała 100 na godzinę, to było ok, ale zagrywała 40 na godzinę, to by się wydawało, że leci 140. Stąd mieliśmy takie obawy, żeby nie zepsuć tej piłki. Ale mówię, cieszę się oczywiście, że Karol się rozwija, ale Karol musi uwierzyć to, że on naprawdę może grać w siatkówkę bardzo dobrze, bo na razie według mnie troszkę go zaskakuje ta jego dyspozycja. Cieszę się oczywiście, pracuję nad nią, ale tak czasami na niego mam wrażenie, patrzę, że on jest jeszcze zaskoczony, że tak skuteczny jest. Jak weźmie tą pewność siebie i weźmie to, że to jest ten moment i wykaże taką większą energię w tym wszystkim, to będziemy mieli, mamy, ale będziemy mieli jeszcze większą pociechę swojego zawodnika i mówię, no na razie to, co mi się podoba u wszystkich w sumie, że wszyscy pracują, żeby grać dobrze w tym zespole i z tego się bardzo cieszę i zmierzymy się z takimi zespołami, to jest normalne, ale z takimi zespołami dobra gra, każda dobra gra, każdy moment pozwala nam się rozwijać. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. www.asapolska.pl